Dzień dobry. Cześć. Witamy serdecznie. Nazywam się Ania. Bartek. To jest nasz dom, więc dzisiaj witamy Was z pokładu naszego domu, który po prostu sobie pływa i na nim mieszkamy już 5 lat. Zamiast wziąć pożyczkę na mieszkanie, wzięliśmy pożyczkę na łódkę. Dokładnie. I tak to się skończyło. I dzisiaj, w dzisiejszym materiale chcielibyśmy Wam opowiedzieć o tym, jak to wszystko się zaczęło, co było naszym bodźcem. Dlaczego to zrobiliśmy? Dlaczego? Czym się różni życie na Łodzi od życia, które mieliśmy w Warszawie? I co? No i zobaczycie zresztą. No i pokażemy Wam też, jak mieszkamy i jak to wygląda. Zresztą już część widzicie tu właśnie dookoła. O, proszę. No to ja będę zadawać pytania, bo mam listę pytań, więc idziemy według listy. Pytań. Ja tu będę jako redaktor i będę pilnować grafiku. Więc po pierwsze, jaka jest nasza historia? Jak to wszystko się w ogóle zaczęło? Skąd pomysł na wyjazd? No to może Bartek. No to już po części powiedzieliśmy, że 5 lat temu wyprowadziliśmy się na nasz pływający dom, do naszego pływającego domu. A wzięło się to z tego, że ja już od wielu, wielu lat, nie wiem, z 20 lat albo więcej, miałem taki pomysł, że chciałbym zamieszkać na łódce. Później doszło do tego jakaś taka chęć w ogóle jakoś trochę oddalenia się od systemu i pożycia na swoją własną łapę, na swoją modłę i w ogóle tak, żebyśmy wszystko, co chcemy, robili po swojemu. No i ta łódka jakoś tak zadzwoniła nam jako taka świetna platforma do tego. No i jak Ania się pojawiła 10 lat temu, to się okazało, że jej się ten pomysł też podoba. No więc, krótko mówiąc, połączyliśmy siły, no i 5 lat później wylądowaliśmy tu, gdzie jesteśmy. Czyli na Karaibach. A dlaczego? Dlatego, że po pierwsze nie chcieliśmy czekać z realizacją naszych marzeń, naszego życia na kiedyś, jak to normalnie jest w takim klasycznym takiej taśmie, że najpierw praca, 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 a potem zasłużona emerytura i wtedy zasłużony urlop, więc stwierdziliśmy po prostu, że jak nie teraz, to kiedy? Więc doszliśmy do wniosku, że też jak mamy dzieci, to zabieram je teraz, jak są malutkie, po prostu, a z drugiej strony chcieliśmy troszkę żyć po swojemu. Mimo wszystko z jednej strony uciec od systemu, tyle, ile możemy. I być blisko natury. No i stworzyć taki trochę swój własny system, bo taki system tworzymy i też dzisiaj właśnie o tym będziemy mówić. No i właśnie co? Jeszcze chcieliśmy być bardzo blisko natury, no a nie ma nic fajniejszego niż dom, który po prostu pływa po całkiem nieskażonych terenach. Więc to nam bardzo pasuje, ale jeszcze takim, dla mnie przynajmniej bardzo ważnym, myślę, że dla Ani tak samo, bodźcem było to, żeby można było dzieci wychować właśnie w takim bardzo, bardzo, bardzo nierestrykcyjnym, naturalnym środowisku. Tam, gdzie one mogą po prostu się bawić. Zaraz mam nadzieję, że będzie taka akurat okazja, to Wam pokażemy, jak właśnie parę dni temu awansowali na kolejny szczebelek samodzielności. Stworzyliśmy im elektryczną łódeczkę malutką i tą elektryczną łódeczką już sami się poruszają, jeżdżą sobie tutaj do kolegów na inne łódki i bawią się i my w ogóle odetchnęliśmy, bo nagle się okazało, że mamy parę godzin wolnego, bo chłopaki zniknęli na innym statku. No tak. A właśnie, jak już mowa o dzieciach, to na pewno będziecie zainteresowani tym, jak to jest z tą szkołą i tak dalej, i tak dalej. No chłopaki właśnie rozpoczynają taki wiek szkolny, więc szkołę postanowiliśmy robić sami tutaj. Poza tym bardzo dużo rzeczy dzieci się uczą w praktyce, czyli nie musimy im tłumaczyć pewnych zjawisk, na przykład fizycznych lub geograficznych lub biologicznych, po prostu mają to na co dzień. Tak samo lekcje języków obcych też mają na co dzień, jak idziemy kupić bagietkę po francusku, czy to mają dzieciaki i mówią, komunikują, muszą się po prostu skomunikować, więc po prostu zakładamy, że to jest taka szkoła w praktyce, ale oprócz tego codziennie mają chłopaki lekcje, mają lekcje po polsku i po angielsku, więc nie są absolutnie do tyłu. Angielski super łapią, bo już załapali taki poziom, że zaczęli się bawić z dzieciakami bez problemu rozmawiając, no bo bawili się wcześniej jako dzieci, wiadomo, dzieci potrafią się bawić nawet bez gadania, ale teraz już normalnie nawijają między sobą, więc super jest, bo po prostu szlifują ten angielski. O to nam też dokładnie chodziło, żeby te dzieciaki uczyły się z własnej ciekawości, a nie według tego, co my im narzucimy jakoś.
Nasz dom to żaglówka, czyli porusza się dzięki sile wiatru i tak stworzyliśmy nasz dom, żebyśmy byli w miarę niezależni. To znaczy co? Produkujemy swój własny prąd. A, tu są panele słoneczne, które produkują nam 90 parę procent energii, a tam, to jest generator wiatrowy i z tego też mamy prąd. Więc generalnie jak jest słońce i jest wiatr, to wyrabiamy się stuprocentowo na źródłach odnawialnych. Mamy wodę z morza i dzięki temu, że mamy prąd, możemy tworzyć tą wodę, więc pijemy tylko zasób z oceanu, które woda jest ocalana i taką wodę pijemy, tylko ją mineralizujemy. I tak samo pływamy, co oznacza, że nasz silnik, który mamy, używamy tylko w ostateczności. Wtedy, co do manewrów portowych, tak? Także przez chwilę tu i tam, no i czasami zdarzają się jakieś tam pochmurne dni, gdzie trzeba go zapalić, żeby trochę podreperować budżet elektryczny. No tak. I no. co w ogóle takie jest, może dla niektórych, którzy nie wiedzą w ogóle, na czym polega żeglarstwo, no to tak naprawdę większość czasu stoimy raczej w miejscach, tak jak tutaj, jesteśmy właśnie w zatoczce, jesteśmy zakotwiczeni, nie jesteśmy na środku morza, więc właściwie 95% myślę, nie? Chyba. Albo nawet więcej teraz. Głównie stoimy w miejscach blisko brzegu, gdzie możemy codziennie pojechać na spacer, na zakupy, na ląd, gdzie dzieciaki mogą się wybiegać i po prostu jak nam się nudzi dane miejsce, to po prostu lecimy dalej. Pytanie. Gdzie podróżujemy? No więc zaczęliśmy z Polski i popłynęliśmy przez Cieśniny Duńskie i przez kanał La Manche do Lizbony, z Lizbony na Maderę, z Madery na Kanary. Tam postaliśmy troszeczkę, parę miesięcy, pozwiedzaliśmy i troszeczkę jeszcze podreperowaliśmy naszą łódkę, a potem przepłynęliśmy Atlantyk i w zasadzie od tego czasu jesteśmy po zachodniej stronie Atlantyku. No i tu też parę ładnych miejsc żeśmy zwiedzili, właściwie na północ aż do Nowego Jorku, a na południe aż do południowej Ameryki, do Surinam. Kilkakrotnie w tej z powrotem. Ameryce Południowej. Tak, a generalnie każdą zimę spędzamy na Karaibach, co najmniej każdą zimę. Teraz wyjątkowo w lecie jesteśmy również na Karaibach, ale to wynika z tej sytuacji całej koronowanej historii, że właściwie skończyło się na tym, że nie mogliśmy popłynąć do południowej Ameryki, żeby się schronić przed huraganami, no i zostało na tym, że stoimy na Karaibach. I przez te 5 lat zrobiliśmy ponad 40 tysięcy mil morskich, więc to jest kawałek świata. To dla tych, których to, żeby to było takie w miarę jasne, to jest prawie 2 obroty dookoła Ziemi. Na oko. No i w tym czasie zwiedziliśmy naprawdę cudowne miejsca, takie, gdzie naprawdę często to były miejsca, gdzie można dotrzeć tylko łódką i to zrobiliśmy i to, co wcześniej mówiliśmy, ten taki kontakt z naturą, miejsca, gdzie po prostu, nie wiem, mogliśmy widzieć rekiny, wieloryby, no po prostu i poznać cudownych ludzi gdzieś tam na końcu świata, no to jest w ogóle niesamowite i przede wszystkim to jest to, po co to robimy. Ale też jest rzeczywistość, żeby nie było, więc teraz przejdziemy bardzo gładko do tematu, jak wygląda nasze życie versus takie życie lądowe, które mieliśmy wcześniej w Warszawie. I tak, i część rzeczy takich czynności jest takich typowo domowych, tak jak każdy z Was, czyli mamy tak samo obowiązki domowe, dzieci, gotowanie, sprzątanie, więc to są nauczanie. Takie... Nauczanie jeszcze tylko dochodzi. Nasza też praca zawodowa, bo mamy też i bloga, i sami organizujemy różne warsztaty, jesteśmy też nauczycielami tantry, więc mamy trochę różnych innych zajęć, które też dzięki którym się otrzymujemy. Ale są różne aspekty, które różnią się od tego i powodują, że to życie, mimo że mogłoby Wam się wydawać, że jest wspaniałe, bo żyjemy pod palmami, przy palmach, jednak ma swoje też minusy. Największy minus to jest, znaczy minus? Minus albo plus, zależy jak na to spojrzeć. Bo o co chodzi? Z tą taką wielką wolnością, która tutaj przychodzi w tym środowisku, przychodzi również ogromna odpowiedzialność. Dlatego, że wszystko, wszędzie gdzie dostajemy wolność, dostajemy również, musimy brać odpowiedzialność za te rzeczy, które już nie są dla nas, że tak powiem, dopilnowane przez jakąś tam, jakoś przez system, do który jest dookoła, tak, i się nami i nas przytula. Więc tutaj na przykład musieliśmy zacząć od tak podstawowych rzeczy, jak taki mocny kurs nie tylko pierwszej pomocy, ale takiego umiejętności utrzymania kogoś dłużej przy życiu w większości przypadków. Właśnie po to, żeby nawet na środku morza dać sobie radę z tym, w większości przypadków, żeby kogoś poratować, utrzymać w miarę dobrym stanie takim, dopóki nie dojdzie do nas fachowa pomoc.
Natomiast tutaj przy wyspach to jest tak bardziej, że tak powiem, po naszemu, czyli po lądowemu, bo jeżeli stoimy 90 parę procent czasu na kotwicy, to najczęściej stoimy gdzieś przy jakimś miejscu, gdzie szpital nie jest tak daleko, więc to nie zmienia dalej postaci rzeczy, że te kursy były bardzo ważne i zdały nam sprawę, pokazały nam pewne kwestie takie, że można nawet mieszkać koło szpitala, w domu, zadzwonić na pogotowie, a i tak są takie przypadki, w których jeżeli nie wiemy, co zrobić i nie pomożemy od razu, no to jest po zawodach. Także to było bardzo fajne. Czy na morzu, czy na środku ulicy, to jest to samo, tak, świadomość i ta sama potrzeba. To było bardzo fajne, otwarło nam oczy na parę spraw. Tutaj jednak jesteśmy odpowiedzialni za cały sprzęt, za nasze bezpieczeństwo, więc jest dużo takich detali, za które odpowiedzialni jesteśmy my. To znaczy, krótko mówiąc, trzeba być elektrykiem, hydraulikiem, elektronikiem, mechanikiem, wszystko naraz. I najważniejsza rzecz jest tak naprawdę, że taki dom pływający niestety psuje się stukrotnie szybciej niż normalny dom w domu, dom na lądzie, bo tu jest masa skomplikowanych rzeczy, a środowisko morskiej wody i słońca po prostu działa na wszystko totalnie destrukcyjnie. I to są różne takie aspekty, które tutaj na morzu są trochę inne i dają takiego respektu, że musimy oszczędzać wodę. Nie ma czegoś takiego, że otwieramy kurek i ta woda leci, więc my zużywamy dziennie 60 litrów wody, takiej słodkiej. Oczywiście jeszcze jest morze, w którym się kąpiemy, ale no, nie da się ugotować w soli, więc jakby nasza świadomość tego i zarządzanie tą wodą jest bardzo ważne. Tak samo zarządzamy również prądem. Co jest najtrudniejsze? Czy tęsknimy za Polską? Jakie są minusy życia na emigracji? No wiadomo, jest to chyba w miarę oczywiste, jak już widzicie, że jesteśmy daleko od wszystkich. Od rodziny przede wszystkim. Nie tak łatwo do nas dojechać, nie tak łatwo z nami się spotkać i vice versa. W związku z czym, no, na szczęście ratuje nas trochę dzisiejsza technologia, czyli wszelkie wideokonferencje i tak dalej, no ale przez wideokonferencje nikogo się nie da przytulić, więc jeżeli chcemy kogoś przytulić, to najczęściej dzieje się to raz czy dwa w roku, kiedy polecimy do Polski, ale na szczęście też nie jest źle, bo jest dość duży ruch i co chwilę ktoś do nas przyjeżdża, więc nie narzekamy na brak gości. No i też trochę smaki niektóre, bo jednak Polska ma swoje smaczki i tutaj trochę mam ograniczone kulinaria, więc to. A tak właściwie chyba... Mamy ograniczone kulinaria. Jakie są nasze plany na przyszłość? Plany na przyszłość? Generalnie docelowo. Na razie spędziliśmy ostatnie te kilka lat na Karaibach, więc tutaj w tej okolicy. I mimo wszystko i tak nie zwiedziliśmy. Zwiedziliśmy naprawdę którąś tam miejsc, a świat jeszcze jest olbrzymi. Marzy nam się od dawna i chcielibyśmy to zrealizować, żeby wyruszyć bardziej taką w podróż dookoła świata. Szczególnie Pacyfik. Chcielibyśmy za parę lat wyruszyć na Pacyfik, tam spędzić kolejne kilka lat. No i na razie tyle. Elania tu bardzo ważną rzecz poruszyła, dlatego że staramy się coraz bardziej zwolnić i coraz bardziej iść w głębokość tych doświadczenia tych miejsc, a nie w ilość. Znaczy, nie interesuje nas odhaczanie miejscówek i stawianie kolejnych pinesek na globusie, tylko właśnie chcielibyśmy mniej miejsc, ale bardziej wsiąknąć, poznać lokalnych ludzi, poznać lokalne zwyczaje i tak po prostu pobyć. Bo wiele razy, kiedy zwolniliśmy, nie wchodziliśmy z żadnym jakimś planem w dane miejsce, to okazywało się, że nagle otwierało się przed nami mnóstwo bardzo ciekawych rzeczy, których no, z zasady nie byliśmy w stanie przewidzieć. Także to jest to właśnie. I tak byśmy chcieli zwiedzić jeszcze kawałek świata, właśnie dokładnie w taki sposób. Takie plany. Takie plany. To co, idziemy po domu? A tutaj... Tak właśnie robimy pranie, czyli tutaj na relingach suszymy nasze prześcieradła, nasze ciuszki i patrzymy zawsze na chmury, czy przypadkiem nie idzie deszcz, bo wtedy szybko ściągamy z relingów. I za chwilę Wam pokażę, co w środku. Nie posprzątaliśmy domu, więc... Tak, tu mam takie centralne miejsce, czyli nasz kokpit, tak się nazywa. To jest miejsce, gdzie przede wszystkim tutaj spędzamy bardzo dużo czasu. To jest jakby nasz taki salon, gdzie jemy posiłki. Nasza kuchnia. No i tutaj nasz pokój. Tak wygląda kajuta. No i tutaj królestwo naszych dzieci, czyli klasycznie. Nie jest tak źle dzisiaj. Mogło być lepiej, ale to jest właśnie pokój, więc chłopcy mają tutaj wszystko co możliwe, mnóstwo książek, niezły widok z okna, na który już nie zwracają uwagi.
No i tak tutaj, mnóstwo zabawek. Co tu mamy jeszcze? No a tutaj mamy nasz office, nasze biuro. Po tej stronie może łatwiej, nasze miejsce, gdzie pracujemy przy komputerach, edytujemy nasze vlogi, no i różne tam inne rzeczy robimy, a tu nasze królestwo nawigacyjne. Tutaj mamy główny komputer pokładowy, wszystkie urządzenia nawigacyjne, elektroniczne, które nam różne wskazują tutaj, typu baterie, radio do komunikacji, poziomy wody, paliwa. A tym latają piloci w czasie koronawirusa. No właśnie, zaraz wystartujemy tym dronem. Oprócz tego jesteśmy, my generalnie jesteśmy rodziną bardzo muzykalną, więc jeśli myślicie, że my się nudzimy na Łodzi, to nie jest tak, bo pytaliście się też o to, co robimy tak naprawdę w ciągu dnia. Jak mamy czas, jak mamy chwilę i to najczęściej jako taki przerywnik zamiast kolejnego espresso, no to przede wszystkim mamy tutaj instrumenty muzyczne. To jest moja gitara. Bartek tutaj ma swojego słynnego już hangdrama. Prosimy o małą próbkę. Mamy tam za kanapą, oprócz tego mamy cały nasz dom, jest w różnych jakichś takich różnych karaibskich dekoracjach. Oprócz tego jeszcze tu mamy, oprócz kokosów, mamy ukulele, mamy didgeridoo, bębny, no i jeszcze chyba, co my mamy jeszcze? Mamy jeszcze keyboard, więc mamy co robić. Pokażemy wam za chwilę okolice. No tyle. No to w takim razie dziękujemy za uwagę. Bartek leci. No, Bartek leci, a ja pasuję. Cześć. It's me, you see. It's not love or passion. There's something desperately wrong with me. It's not fair to you, I know. And I'm sorry I can't let go. There's something desperately wrong with me.